Serdecznie witam na powiatowej inauguracji roku szkolnego. To duże wyróżnienie, że możemy dziś Państwa gościć w Wiszlickim Liceum. Jest mi niezmiernie miło powitać gospodarza dzisiejszej uroczystości, starostę bielskiego, pana Mariusza Filipiuka. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się już w formie stacjonarnej. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom naszych szkół za przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Kochana młodzieży, dzisiaj bardzo, bardzo Was proszę, korzystajcie ze swoich dobrych nauczycieli, doświadczonych pedagogów, czerpcie tą wiedzę garściami. Drodzy Państwo, wszystkim Państwu życzę dobrego roku, spokojnego i wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, która dzisiaj odbierze swój akt powołania, życzę również dobrej i spokojnej pracy. Jestem przekonany, że i ta doświadczona kadra, która pracuje w tym liceum, wspólnie z Panią poprowadzicie tą szkołę w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście w tym momencie również chciałem podziękować byłemu panu dyrektorowi, panu Piotrowi Osipiukowi, za jego poprzednią kadencję. Panie dyrektorze, dziękuję za wszystko, co pan dla tej szkoły robił. Życzę panu również wszystkiego dobrego. Niech się wszystkie pana plany realizują według zamierzeń. Miło nam poinformować, że od dnia 1 września 2021 roku funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Zawadzkiego Wiesznica sprawuje pani Izabela Sokołowska. Ponadto z dniem 1 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej powierzył stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej pani Małgorzacie Świterskiej-Poniatowskiej. W szkołach prowadzonych przez Powiat Bialski 11 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego. 8 nauczycieli otrzymało z rąk dyrektora szkoły akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 2 nauczycieli zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. 1 nauczyciel ukończył z sukcesem postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. Podczas dzisiejszej inauguracji nauczyciele kontraktowi, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, złożył uroczyste ślubowanie. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju. Dążyć do pełni rozwoju. Osobowości ucznia i własnej. Osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. W duchu umiłowania ojczyzny. W duchu umiłowania ojczyzny. Tradycji narodowych. Tradycji narodowych. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo, ślubowanie przyjęte. Gratuluję Paniom. W imieniu własnym i koleżanki, z którą dzisiaj otrzymałyśmy stopień mianowania, bardzo serdecznie podziękować staroście bielskiemu panu Mariuszowi Filipiukowi, całemu organowi prowadzącemu, a także dyrektorom placówek, w których odbywaliśmy staż i naszym opiekunom stażu, gdyż mieliśmy dzięki nim wsparcie, otrzymaliśmy bardzo wiele cennych wskazówek. Dziękuję również wszystkim tym, których nie wymieniłam, a którzy przyczynili się do naszego awansu zawodowego. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejszy dzień jest ważny. Spotykamy się tutaj
w formie stacjonarnej, ale pamiętajmy, że bądźmy bezpieczni. To nie znaczy, że tylko uważajmy na siebie podczas przechodzenia przez jezdnię, ale bądźmy bezpieczni także w ten inny sposób. Pamiętajmy, że to zagrożenie, które niedawno wydawało się, że nie odejdzie, powoli odchodzi, ale nadal trwa. Województwo Opolskiego pana Jarosława Stawiarskiego oraz kierownika Finii Urzędu w Białej Podlaskiej, Dariusza Litwinucha. Bardzo dziękuję, bo miło jest być w takim pięknym towarzystwie i takiego pięknego dnia. Bo dzisiaj jest to prawda 6 września, ale wiadomo, że inaugurujemy ten rok, bo rozpoczynamy 1 września. I to jest taki symbol zawsze początku i nowego początku. To bardzo ważne dla nas, bo wiele po dzisiejszych trudnych dla edukacji czasach często się słyszy, że takie małe szkoły są skazywane na zamknięcie, na zapomnienie. Dziękuję Wam, że dzięki Waszej pracy, dzięki Waszemu solidnemu zaangażowaniu możemy tu cały czas się spotykać, a nie tylko czytać w dawnych wspomnieniach historycznych.